No tak, na pewno cieszy zwycięstwo. Ja oczywiście też cieszę się, że miałem szansę się pokazać, że wygraliśmy z tak klasową drużyną, którą w tym sezonie niewątpliwie jest Warszawa. Bardzo ciężki zespół, bardzo trudny mecz, powiem szczerze. Praktycznie każde sety rozgrywały się o dwie piłki, także naprawdę mecz walki, dużo nas to kosztowało sił. Dobrze, że udało się zamazać porażkę z Kędzierzynem i u siebie wygrać to spotkanie, bardzo ważne spotkanie. Tak całkiem na serio, to bardzo się cieszymy, że wygraliśmy, że są trzy punkty, bo po prostu najzwyczajniej w świecie takiego zwycięstwa nam brakowało. Po trudnej walce, po trudnym meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem, bo trzeba też uszanować to, co dzisiaj robili zawodnicy z Warszawy. Niesamowicie bronili, ciężko było się dobić do boiska, te piłki wracały na naszą stronę. A my to wytrzymaliśmy i złamaliśmy ich trochę, więc to bardzo cieszy. Nie, powiem szczerze, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tych trzech punktów. Przede wszystkim dlatego, że to był bardzo ciężki mecz i mógł się podobać kibicom, bo było bardzo dużo wymian, takich naprawdę potężnych, bym powiedział, z jednej i z drugiej strony bardzo dużo obron. I pod względem kibicowania mam nadzieję, że będzie więcej takich meczów. Pod względem ładunku emocjonalnego dla nas, to mam nadzieję, że te mecze będą mniej emocjonalne. Ale cieszę się, że wygraliśmy. Fakt, że drużyna była niepokonana. Ale chciałbym tu też pogratulować, bo naprawdę dobrze grają. Mieli swoje problemy, gdzieś tam są rozwiązane i tutaj ukłony w stronę władz klubu, że gdzieś to powspinali i ta siatkówka może istnieć w Warszawie na takim poziomie, jakim jest, bo my dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, ale pamiętajmy, że to jest bardzo dobra drużyna z dobrymi zawodnikami i trzeba uważać, bo już pokazała, że może z każdym wygrać. Tak, wiedzieliśmy, trener Gogol uczulał nas na bardzo cierpliwą grę. Zespół z Warszawy bardzo dobrze broni, naprawdę myślę, że jest to najlepiej chyba broniąca drużyna w lidze. Także graliśmy cierpliwie, ale mimo wszystko gdzieś tam udało się te punkciki uciłać i wygrać to spotkanie. No tak, o tym niedzielnym meczu myślę, że wszyscy chcieli zapomnieć, może oprócz Kuby Kochanowskiego, który tam zagrał bardzo dobrze. Ale też pewnie chciał zapomnieć, dlatego że no nie wywieźliśmy stamtąd żadnego punktu i nie wygraliśmy tego spotkania. I może taka porażka była nam potrzebna, może po prostu dzięki tej porażce też się zbudowaliśmy na ten mecz i było widać, że każdy jest na maksa skupiony. Każdy daje wszystko, co ma. Gdzieś tam jakieś drobne przeziębienia się wdały też w nasz zespół i chłopakom niektórym, nie powiem którym. Było bardzo, bardzo ciężko też dzisiaj widać, ciężko oddychali, ciężko im się grało, a mimo to wytrzymaliśmy do końca, nie pękliśmy w żadnym momencie, bo tych momentów trudnych też kilka było i trzy punkty zostają w Bełchatowie i to są bardzo cenne trzy punkty, ja się z nim bardzo cieszę, bo teraz kolejne mecze z trudnymi rywalami, a plus Liga pędzi, jest wiele niespodzianek, jest myślę, że ciężko wyłonić faworyta przed praktycznie każdym ze spotkań. To, co się dzisiaj wydarzyło, to przede wszystkim od strony takiej mentalnej, nastawienia, takiego pozytywu, który był na boisku w każdym momencie, nawet jeżeli gdzieś tam byliśmy z tyłu w punktach, to musimy pielęgnować i na pewno nad tym się trzeba też skupić, bo części taktyczne i techniczne to zawsze mogą być lepsze, gorsze, ale to nastawienie jest najważniejsze. No myślę, że na tym polega zespół. Po to jest nas 13 w tej drużynie, że właśnie jak przytrafiają się takie niezapowiedziane sytuacje, to wchodzi ktoś następny i fajnie, że akurat dzisiaj udało się w miarę dobrze zagrać. No tak, no teraz już pocieszymy się chwilę, tak, uśniemy, zaśniemy w dobrych nastrojach, na pewno w dobrych nastrojach jutro się obudzimy, ale z tego co mi wiadomo, jedziemy do Jastrzębia. A Jastrzębie się powoli rozpędza, więc Jastrzębie się rozpędziło i to na pewno nam się nie gra łatwo z Jastrzębiem, z tego co z historii kojarzę, jeszcze u nich tym bardziej nam się nie gra łatwo, więc to będzie ciekawy mecz i ciekawe wyzwanie przed nami, ale Warszawa nie przegrała żadnego meczu, piersi ich złamaliśmy, więc to bardzo cieszy, buduje i z takim pozytywnym nastawieniem będziemy jechać na pewno do Jastrzębia.